Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uczeń podstawówki poszedł do gimnazjum. To był jego pierwszy dzień w nowej szkole. Wraca do domu, a rodzice się pytają, no jak było? A on mówi, beznadziejnie. W podstawówce było lepiej. Ta nowa szkoła jest bez sensu. Naprawdę nic dobrze nie było, ani jednego takiego dobrego momentu, ani jednego pozytywnego elementu. No wymień, chociaż jeden, na pewno coś dobrego było. No ostatnie lekcje nie było, bo się nauczycielka rozchorowała. Tak czasami jest z nami. Przyzwyczajamy się do tego, co było, bo się z tym żyliśmy, nauczyliśmy się z tym żyć, a kiedy przed nami zaczyna się coś nowego, no to się tego boimy, bo wydaje nam się, że sobie z tym nie poradzimy, bo to jest nieznane, bo to jest coś, co nas przerośnie. W życiu nie mamy wpływu na to, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. Dzisiaj stoimy też w takim przełomie. Kończy się stary rok, a rozpoczyna się rok nowy, 2017. I patronką tego dzisiejszego dnia jest Matka Boża, Boża Rodzicielka. Warto popatrzeć na Maryję i zapytać się, czego ona nas dzisiaj uczy. A ona uczy nas dzisiaj dwóch bardzo ważnych cech, dwóch bardzo ważnych umiejętności, z którymi warto wejść w ten nowy rok. Po pierwsze uczy nas wdzięczności. Wdzięczności za to, co dobrego w życiu człowieka spotyka. Wdzięczności za to, że Pan Bóg obdarza nas miłością, że On obdarza nas swoimi łaskami, że obdarza nas swoim błogosławieństwem. Wdzięczności za to, że wokół nas są ludzie, którzy nas kochają, którzy okazują nam swoją miłość, na których pomoc możemy zawsze liczyć, którzy nas wspierają. I Matka Boża uczy nas zaufania. Zaufania w to, że w życiu nie jesteśmy sami, że obok nas jest zawsze Pan Bóg, że w każdym momencie naszego życia i w tych chwilach radosnych i trudnych On jest blisko nas. I tego chciałbym życzyć i sobie, i Wam, moi drodzy, nam wszystkim, abyśmy weszli w ten nowy rok, ucząc się wdzięczności, ucząc się postawy dziękowania i abyśmy weszli w ten nowy rok z tą postawą zaufania, tej świadomości w obecność Pana Boga, w obecność Jego łaski, Jego mocy, Jego dobroci i Jego miłości.